otwarcie, uruchomienie boiska, wyremontowanego boiska, po 12 latach miało prawo się troszeczkę zniszczyć i w tym oto momencie udało nam się zakończyć wszelkie działania, aby było przede wszystkim bezpieczne, no i już o estetyce nie wspomnę, zupełnie klasa sama w sobie. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za obecność dzisiaj przy tym symbolicznym działaniu. Te wstęgi, jak się domyślamy wszyscy, to są kółka olimpijskie, kolorystyka ich. I mam nadzieję, że będziemy mogli bezpiecznie ćwiczyć, dużo ćwiczyć, grać. Jest to boisko wielofunkcyjne, za co serdecznie jeszcze raz dziękuję. Bardzo regularne i systematyczne impulsy przekazywane przez środowisko szkolne motywowały nas do tego, żeby poszukiwać środków na te inwestycje, a chciałbym podkreślić, że to wysiłek nas, mieszkańców Białej Podlaski, bo w całości ze środków budżetu naszego miasta sfinansowaliśmy tą inwestycję, której koszt to prawie 620 tysięcy złotych. I tylko z kronikarskiego obowiązku przypomnę, że jest naprawdę duża. To boisko to jest 1500 metrów kwadratowych nowej, poliuretanowo-gumowej nawierzchni. To piłkochwyty, które mają 288 dokładnie metrów kwadratowych powierzchni. Ta nawierzchnia jest w pełni przepuszczalna. Tym samym to odwodnienie powinno zapewniać nam komfort użytkowania tych boisk, nawet wtedy, gdy pogoda nie będzie najbardziej życzliwa. Ale przede wszystkim, nawiązując do tego wspaniałego wspomnienia przez panią dyrektor, że kolory tych wstęg symbolizują koła olimpijskie, tego chcemy życzyć naszej młodzieży, żebyście się tak wspaniale, zdrowo i sportowo rozwijali, żebyśmy kiedyś byli dumni z tego, że właśnie z tej szkoły, z treningów, między innymi na tym boisku, wyrósł przyszły, sławiący imię Białej Podlaskiej olimpijczyk. Brawa dla was i powodzenia młodzieży!